Chyba już możemy, prawda? To co? Dobra. Dzisiaj troszeczkę spróbujemy wniknąć w to, jak dzieje się, moim zdaniem, znaczy tak, bo mówiliśmy sobie pod system zarządzania pamięcią w jądrze, tak? Wiemy coś na temat tego, jak Linux zarządza. Widzieliśmy te direct mapy, widzieliśmy, co jeszcze widzieliśmy oprócz direct mapy? Co to było direct mapa? To było mapowanie między przestrzenią wirtualną a fizyczną jeden do jednego. Aha. Czyli wszystko, całą pamięć fizyczną sobie mapowaliśmy w przestrzeni jądra, tak, na sztywno, tak? Później co? Mieliśmy jakieś takie elementy zarządzania, czyli musieliśmy sobie skonstruować co? Bady system, żeby zarządzać tą pamięcią fizyczną, tak? Jak już mieliśmy tego bady system, to co można było na bady system zrobić? Można było alokować całe bloki, całe strony, no i następnie te strony przekazywać do jakichś mniejszych. Tak? Dobrze, to znaczy się inaczej, to znaczy się zróbmy tak, że co, że mieliśmy sobie tą przestrzeń adresową jądra, tak, kernel virtual address space. No i tutaj gdzieś była, powiedzmy, że tutaj są low adresy, a to są high adresy, prawda? No bo było tak jakoś spliknięte, że gdzieś tutaj była ta direct mapa, tak? 1 do 1 direct mapa. I przez tą direct mapę było widać pamięć fizyczną, tak? Pamięć, no, widać pamięć fizyczną. Fizyczną. No to dobra, to czy potrzebujemy światła? Troszeczkę? Nie. Czy nie, czy widać wszystko, tak? Dobra, to tutaj widać pamięć fizyczną. I co my teraz robiliśmy? W tej pamięci fizycznej coś alokowaliśmy sobie na samym początku. Co to było? Ale w sensie page tables? No to musieliśmy to zrobić, zanim się przenieśliśmy do... No tak, ale to już zrobiliśmy wcześniej, więc to już jakby ufamy, że jest zrobione, jest to zrobione dobrze. Tak. A to gdzieś tam w strapie było zrobione, ale to ja już pytam trochę dalej, tak? Taki był następny krok. A ta wielka tablica pages też już jest dopełniona? No nie. Właśnie musimy tutaj alokacja tej tablicy pages, tak? Jak mamy pages, to co możemy zrobić? Możemy zrobić na niej body system, tak? No jak mamy body system, to fajnie, to już możemy alokować pamięć fizyczną. No ale to trzeba by było jeszcze coś poalokować, prawda? Co następnie będziemy alokować? No, czyli widać, że jak mamy body system, to na tym body system można zrobić slaby, tak? Slab alokatora. Ale my będziemy... Okej, okay, ale jeżeli korzystamy z Buddy Systems, a Slab korzysta z Buddy Systems, no to problem jest taki, że on bierze już ciągłe strony pamięci fizycznej, a my jeszcze chcieliśmy używać nie ciągłych obszarów pamięci fizycznej. To jaki mieliśmy do tego alokator? VimAllock. VimAllocka mieliśmy, prawda? I ten VimAllock to działa w ten sposób, że on tutaj sobie gdzieś tej pamięci, tak, że był taki podział, że tutaj już była taka pamięć sklejana z wielu stron nieciągłych fizycznych, tak? No i ten VimAllock, to on tam wymagał kilku rzeczy, prawda? On co? On alokował strony, przestrzeń adresową i robił mapowanie, tak? Co może być może wymagało tam do alokowania jakichś tablic stron, żeby można było to zrobić, prawda? Ale... A właśnie, gdzie są jakby w takim razie umieszczone te kawałki pamięci wirtualnej, które odpowiadają slabom? No właśnie, slaby nie są umieszczone w pamięci wirtualnej. No w ogóle? W takim sensie, że tylko są umieszczone w direct mapie. Aha, okej. Tak? Te kawałki do slaba są w direct mapie. Znaczy, no my się w minikerze zastanawiamy, jak to zrobić, bo mamy subtelne problemy. Znaczy, jeżeli slaby umieścimy w direct mapie, to część rzeczy nam upraszcza. Tak? I oni się postanowili taki krok w Linuxie zrobić, no tylko że wtedy slaby wymagają tego, żeby alokować i ciągłą pamięć. Prawda? Można by było sobie pomyśleć tak, że
slaby dla niektórych rzeczy mogłyby iść bezpośrednio do Direct A mapy, a niektóre slaby do tego kawałka, w którym jest przestrzeń wirtualna, w którym już kleimy przestrzeń wirtualną, no ale to tak nie jest zrobione z jakiejś tam przyczyny. Tak? No dobra. I nad tym wszystkim mieliśmy jeszcze zwykłego kwalloka. I ten kwallok to z czego on korzystał? Ze slab alokatora z body system. Czyli dla małych? Dla małych to z tego korzystał, tak. Mhm. A dla dużych to z tego. Dla dużych alokacji. I tak to mniej więcej było zrobione. No dobrze, to sobie przypomnieliśmy. No ale teraz mamy co? Teraz mamy user virtual space. User virtual address space. No to dobra, to gdybyśmy sobie próbowali przypomnieć user virtual address space, tak? To co w tym UVA jest tak? Dla takiego najprostszego procesu. No jest jądro. Ale my go nie widzimy. Jak go nie widzimy, to nie jest problem. No, no nie zarządzamy już. Zarządzamy pamięcią jądra, zarządzamy tylko przy pomocy tak. No sekcja tekst, tak, sekcja data. No dobra, czyli co? Tutaj na początku to nie ma nic. I pamiętamy, czemu tutaj nic nie ma. Do jakiegoś tam adresu, powiedzmy takiego adresu, to nic nie ma. I pamiętamy, czemu tak jest? Żeby można było dereferencję null pointerów. Żeby dereferencję null pointerów łatwo wyłapać w takich procesach, tak? Poświęcamy trochę przestrzeni adresowej, ale już wiemy, że null dereferencje to większość z nich pójdzie od razu w sigsequala. Później mamy z grubsza parę rzeczy. Tak, mamy tekst, mamy data i mamy BSS. I to BSS można nim jeździć trochę w górę, trochę w dół. Pamiętam, jakie wywołanie systemowe jeździ tym BSS-em w górę, w dół? SBRK? W górę, w dół można jeździć przy pomocy SBRK. Tak, czyli step-test jest BSS? Tak. Step jest zaraz za BSS-em. Ale to zaraz za. To znaczy inaczej, BS jest de facto częścią step. No dobra, właśnie, okej. Tak można o tym pomyśleć. No dobra, to stos jest gdzieś tutaj, prawda? Tam jest zrandomizowany, ale whatever, prawda? To jest stos. I coś jeszcze mamy? W tej przestrzeni adresowej? No jakieś udzielone biblioteki. Mhm. Okej, czyli tutaj mamy shared objects, tak? No i mamy może jeszcze jakiegoś hipa. Może mamy jakąś stertę. No to hip jest pod SSBRK, tak? Mamy dwa stosy. Znaczy mamy dwie sterty. Jedna jest zarządzana przez SBRK, a druga jest zarządzana przez mapa. To już było, prawda? Patrzyliśmy sobie, prawda? Czyli ta rzecz jest zarządzana przez mmapa. Okej, no ale to w tym hipie, tym drugim, no potencjalnie mogą być zmapowane pliki, tak? Mogą być, prawda? To prawda. Ale ja celowo tutaj mówię, że to jest hip, to jest taka pamięć, której tylko my używamy. Nie ma tam zmapowanych plików. Powiedzmy, że tu są zmapowane pliki i to nam w zupełności wystarcza, żeby pokryć nasze przypadki użycia. A no dobra, i powiedzmy, że tutaj nic nie ma, tak? Nie musi być. To co my wiemy o właściwościach tych kawałków pamięci? Które można modyfikować. Okej, one mają jakieś swoje uprawnienia, prawda? Czyli tutaj mówimy, że to jest jakiś RX, tutaj mówimy, że jest RW, tu mówimy, że jest RW. No tu w większości wypadków, może tutaj, prawda? Tutaj jest też RW, prawda? No mamy jakieś uprawnienia. No dobra, to jest mało ciekawe. One są zmapowane w pamięć fizyczną. A skąd to może fizycznie? Nie wiadomo, prawda? To znaczy się, nie wiadomo, no. Znaczy się to tak jest, że jak jest zmapowane, to jest zmapowane, prawda? A jak nie, no to tam jest jakiś page fault handler i on tam jakoś to obsłuży, prawda?
No i tu mamy takie fundamentalne właściwości tych obszarów z punktu widzenia systemu operacyjnego, a nie sprzętu. Co to są za mapowania? No chodzi o to, że ten tekst na przykład też jest współdzielony, czy wirtualny. Mhm. Ale ty nie wiesz, czy ono jest współdzielone, czy nie. No może być potencjalnie. No to, może być. No to trzeba coś mapowanie wirtualne fizyczne, czyli taki stron dla procesu zbrodnika. Wiesz, to może być dla was szokujące. A i to jest pierwszy fakt. Proces może wystartować z pustą tablicą stron. Z pustą, dokładnie pustą. Nic w niej nie ma. Tylko pusty korzeń. I on musi być w stanie zrekonstruować tą tablicę stron na żądanie z pozostałych struktur danych systemu operacyjnego. Tak, czyli tablica stron ma taką funkcję, powiedziałbym, temporalną do komunikacji ze sprzętem, żeby ten sprzęt tam odpowiednio skonfigurować. Tak? Natomiast ona nie jest kluczowa z punktu widzenia systemu operacyjnego i argumentacja ku temu jest taka, że tablica stron dużego procesu jest duża. No ona rośnie sobie proporcjonalnie. A my robimy fork. A zaraz po forku możemy zrobić execv. To czy naprawdę chcemy kopiować całą dużą, składającą się być może z setek megabajtów tablicy stron? Raczej nie. W szczególności, że to execv, no to tam coś wykonamy parę instrukcji, po czym execv dotkniemy z paru stron w przestrzeni adresowej tego procesu i wyrąbiamy całą tą przestrzeń adresową do śmieci. Tak? Więc tablica stron nie jest kluczowa. Będziemy ją sobie uzupełniać na żądanie. No. Tak, na podstawie innych struktur danych. No i chcemy dojść do tego, jakie to są struktury danych. Także zapomnijcie na chwileczkę o tym, że są tablice stron, bo one nie są bardzo istotne. A, no to pytanie, jakie dalej? Pytanie, jakie są fundamentalne właściwości tych wszystkich obszarów? Czy są współdzielone, czy nie? Ale tego nie wiadomo. Bo one nie muszą być współdzielone. W jakim sensie o współdzielone? No jakiś inny proces mógłby teoretycznie używać. Ale to nie jest fundamentalna właściwość całego obszaru, tylko pojedynczych stron. Bo pojedyncze strony mogą być współdzielone. No to co my wiemy o mapowaniach? Jakie mieliśmy typy mapowań? No w pliki, w pojęć anonimową. Tak? Okej. Okay. Mamy map file i map anonymous. Map anonymous, tak? Czyli mam jakieś rozróżnienie między pamięć, która. Mamy rozróżnienie na tak zwany buffer storage. Buffer storage, czyli no, obiekty wspierające, pamięć wspierającą, tak? Wspierającą to znaczy się, że ostatecznie jak będziemy próbowali się zastanowić, gdzie ta pamięć jest, to jej źródło będzie inne. Tak? Dla niektórych obszarów, dla których obszarów będzie map file. Będziemy, jak nie będziemy mieli czegoś w pamięci fizycznej, która notabene jest cache'em w tym wypadku, prawda? Bo ona cache'uje zawartość obiektu z zewnątrz, z backing storage, tak? To te dwa obszary, to gdzie one pójdą? No. To są mapowania. To są mapowania takie. Tak? I ewentualnie SO. No ale to data to jest takie nie do końca, nie? Co? No, to data to nie jest takie samo map file jak ten tekst. No. Dlaczego? No bo jak modyfikujemy... No to nie jest pamięć anonimowa. Ale jak piszemy po data, no to nie. No to zaraz będziemy musieli rozwiązać ten problem. Prawda? Bo to widać, że coś się nie zgadza. No dobrze, prawda? Więc zaraz ten. A te wszystkie inne rzeczy. To one są już anonimowe. To są anonimowe. One nie mają żadnej reprezentacji na dysku czy w jakimkolwiek urządzeniu wejścia, wyjścia, tak? One są konceptem czysto. To one muszą istnieć w jakimś takim miejscu, które
nie jest przypisane żadnemu plikowi, żadnemu obiektowi plikowemu, prawda? Bo to jest ważne, że to nie muszą być koniecznie pliki zwykłe, to mogą być również urządzenia blokowe. Tak, stąd to map file tutaj jakby, no, tam oczywiście powstają jakieś różnice w implementacji tego. Różnice w implementacji tego dla urządzeń blokowych i dla plików to jest taka, że dla plików to my je będziemy pakować będziemy je kaszować w pamięci fizycznej. Czyli będzie im odpowiadać, poszczególnym stronom będą te struktury pages odpowiadać, tak? Ale my nie utworzyliśmy struktur pages dla pamięci urządzeń, tak? Dla pamięci karty graficznej i tak dalej, więc to jest ciekawe. Ja tego nie wiem, jak to jest w Linuxie zrobione, tak? Wiem, że FreeBSD wprowadza pojęcie fikcyjnych stron pamięci fizycznej, tak? Nie dotarłem do tego, jak to jest zrobione w Linuxie. Ale to jest ciekawe pytanie, jak są rozróżnione regular file, jak są rozróżnione block device. Tego nie ma. No dobrze, ale pamięć anonimowa to już wiadomo. I to się zgadza. Backing storage jest albo regular file, albo block device. No, z tym, że to nie ma wsparcia, to jest troszeczkę kłamstwo. Gdzie strony pamięci anonimowej wylądują, jeśli nie będzie na nie miejsca w naszym cache, w naszej pamięci RAM? W słopie. Ale pamięć zostaną usunięte, jeśli są na przykład pusta. Ale jeżeli potrzebujemy trzymać ich zawartość, to backing storage dla nich będzie słaby. Można przyjąć, że jak coś, że i tu jakby interpretacja jest taka, że jeżeli robimy po raz pierwszy dostęp do pamięci anonimowej, to de facto tak można o tym myśleć, że tam jest swap, że potencjalnie jest na nie miejsce w swapie, ale ono jest zawsze wyzerowane. My zawsze sprowadzamy wyzerowane. Także pierwszy page fold do pamięci anonimowej daje nam zawsze zero, no chyba, że tutaj zaraz zacznie się coś komplikować. No i zaczniemy używać pojęcia pamięci anonimowej troszeczkę w innym kontekście. Czyli jakby rozszerzymy ten kontekst, bo na razie mieliśmy tą semantykę tylko przypisaną obiektom z przestrzeni użytkownika. Zobaczymy, że to się rozszerza, jeżeli mamy kernel, to pojęcie pamięci anonimowej. I słuszna uwaga była od Franciszka, że tu się coś będzie działo niedobrego w sekcji double. Będą nam powstawały strony pamięci anonimowej, jak będziemy próbować coś robić. No to drugą fundamentalną własnością, jaka jest druga fundamentalna właściwość tych obszarów pamięci, oprócz map file i map anonymous? To, że mogą rosnąć bądź nie. To jest tam hack. No w sensie chodzi o tą taką współdzieloność, ale teraz w takim sensie, że jak właśnie na przykład do tego data chcemy pisać, to nie chcemy, żeby ktoś inny to widział. Tak. No i to jest coś innego niż przy... Tak. To jest semantyka z przestrzeni użytkownika i ona jest tricky. Ona jest bardzo tricky, nie wiem czy pamiętacie, jak bardzo tricky z systemów operacyjnych, ale to jest dziwne. Czyli mamy private i shared. I mamy share. I map private mówi, co ono mówi map private? Może nie chcemy, żeby ktokolwiek widział poza nami zmiany, które dokonujemy w tej sekcji. Ja bym powiedział, że tu jest ta semantyka jest troszeczkę inna. Ona mówi, że jeśli modyfikujemy stronę, to dostaniemy prywatną kopię. No tak, czyli to jest kopią right, tak? Prywatną kopię z backing storage. I tu jest podżywane, jak to mówię.
tu jest pies pogrzebany, bo tu jest uwiązane w to pojęcie czasu. Tego nie widać, ale to powinien napisać, dostaniemy prywatną kopię z bieżącego stanu. Z bieżącego stanu. Buckingstock. Czyli jeśli najpierw będziemy działali przez kilka godzin bez zapisu, to będziemy działali na jakiejś starej wersji, a później jak... To jest nawet bardziej jeszcze tricky, bo tu chyba trzeba było jeszcze przy tej definicji pogrzebać. Bo problem jest taki, wyobraźmy sobie, jak potrzebujecie analogii, to proponuję myśleć o kartce i o folii przezroczystej, na której można pisać. Na kalce takiej jakby, prawda? No może to nie jest kalka, tylko po prostu macie ten wasz oryginalny obiekt. O, tu się dobrze składa. Macie stronę, tak? I to przykrywacie folią i piszecie po folii. Tak, to robi map private. Ale problem jest taki, że teraz sobie pomyślmy o tym, prawda? Czyli to jest to, co my widzimy, a to jest backing storage. Czymkolwiek on jest. Jeśli my, czyli tego na razie nie ma, nigdy nie dotknęliśmy tej strony. Prawda? Nigdy nie dotknęliśmy tej strony. Czyli mogliśmy czytać, ale nie... Nie, nigdy nie dotknęliśmy tej strony, nawet jej nie wczytaliśmy. Tak? No to teraz jest tak, że co tutaj się znajdzie, jeśli po raz pierwszy zrobimy dostęp do tej strony? No to co jest w tym momencie tak przykład? To, co jest w backing storage w chwili obecnej. Czyli problem jest taki, że przez ten punkt nie dostaniecie tu, przez ten widok na oryginalną kartkę, dostaniecie to, co jest na tej oryginalnej kartce w momencie, w którym po raz pierwszy ją przeczytacie, a nie w momencie, kiedy zawołaliście mapa. Prawda? Czyli w międzyczasie, póki wy nie widzieliście, nie widzieliście tej górnej kartki strony, tak, bo nigdy nie zrobiliście tam, prawda? To tam ktoś mógł pisać, mógł modyfikować, a wy po raz pierwszy robicie pyk i widzicie nie tą wersję, no bo wam się wydaje, że wy macie to wszystko, prawda? Że wy macie tą przysłonięte tą kalką i wy widzicie, ale tą zawartość dostaniecie dopiero w tym momencie, kiedy po raz pierwszy zrobicie tam dostęp. Czyli możemy sobie wypisać po części pamięci i tam mieć jedną wersję, a dopiero potem zrobić dostęp i tak. To mamy jakiś tak. Poziom. Tak. No w pewnym sensie to jest ta sama wersja cały czas, no bo skoro nie widziałeś ich wcześniej, no to nie możesz tak właśnie. No w pewnym sensie nowego, tak. Nie? No, jakby to dostanę. Ale warto zapamiętać, że to jest map private, to jest tak, że jak my zapytamy po raz pierwszy, to dostaniemy tą wersję, w której po raz pierwszy dotknęliśmy tego obiektu, tak? I to może być nie wersja, którą wydawało nam się, że zamrażamy przy pomocy mmapa, tylko no, późniejsza jakaś wersja. I zachować tą semantykę, bo niektórzy się burzyli na systemach operacyjnych, Franek się chyba burzył. Co pamiętam, że to jest nie, prawda, straszne, prawda? No, trzeba mieć świadomość tego, jak to działa. Okay. A z map shared jest prosto. Tak? Z map shared jest prosto, my dostajemy co? Wszyscy widzą to samo. To jest naprawdę pamięć współdzielona. Ale to jest pamięć współdzielona świadomie przez procesy, natomiast dla map private będziemy mieli takie nieświadome dzielenie, tak? To znaczy się, to dzielenie będzie pewną optymalizacją systemu operacyjnego, która z punktu widzenia użytkownika nie powinna go, tego użytkownika obchodzić. To jest optymalizacja, żeby tej pamięci używać mniej. No dobra. To sobie wyjaśniliśmy semantykę. Jak sobie wyjaśniliśmy semantykę, to sobie troszeczkę przypomnimy. A
mamy tak, mamy SBRK i wiemy, co robi SBRK, tak? Ono w górę, w dół jeździ końcem sekcji BSS. Mamy mmapa i mmapa też znamy, wiemy, co on robi, prawda? Wiemy, że no, tworzy nam mapowania, że tam, prawda, i tak dalej. Jakie jeszcze znamy takie ważne wywołania systemowe związane z zarządzaniem pamięcią procesu? Co tam proces może jeszcze zrobić z tą swoją pamięcią? No może oddać, prawda? Ten unmap może zrobić. No i to też jest ciekawe. Co tutaj się widziało, prawda? Co jeszcze można zrobić ciekawego? Można przekazywać jakieś hinty a propos tego, jak zarządzamy. No już bez przesady. No posłuchajcie, można sobie zmienić uprawnienia. Test. No i to chyba jest ważne, żeby umieć zmienić uprawnienia. Można zmienić uprawnienia do sekcji tekst na przykład. No oczywiście. No a jak działają kompilatory just in time? No najpierw muszą wygenerować kod, a ponieważ jest, jak to się mówi, jest WUG SOR X, no to jedno z dwóch. Da, więc najpierw piszą, ten kod wypiszą, potem przełączają się z W na X i wykonują. Czekaj, co jest kompilatorem just in time? Tak. Nie słyszałem o czymś takim. No Java jest kompilatorem just in time. Bierze ten swój bytecode i tłumaczy do x86-64 w locie. Aha, nie wiedziałem. Struktura LLVM, tego frameworka LLVM, na którym jest oparty Clang, też umożliwia cheatowanie. Dlatego to wszystko jest multiplatformowe, bo kompilujesz to do tego działa bytecode. Słyszałem, ale nie widziałem jakby co się dalej dzieje. Tak. Valgrind też jest jitowy. Też ma w środku dekompilację, instrumentację i kompilację do kodu maszynowego. Nie jest interpreterem, tak? No dobra. mProtect, coś tam jeszcze było? Z takich ważnych rzeczy, możecie tam do tego manuala zajrzeć. Mi się wydaje, że to M-Advice jeszcze było, ale on był nieciekawy. W Linuxie jeszcze jest MRemap, ale on też jest z naszego punktu widzenia nieciekawy. Te są chyba najbardziej kłopotliwe, te wszystkie wywołania. To znaczy się, to jeszcze nie jest tak kłopotliwe, ale te wszystkie już zaczynają być mocno kłopotliwe. Pod wieloma względami. Dobra, posłuchajcie. Myślisz, że syn, ale to... Nie, tym się nie będziemy bawić. Bo to by wymagało jeszcze opowiedzenia o page cache'u. To już tam dosyć szybko się moja wiedza zaczyna kończyć. W tamtych regionach w szczególności. Znaczy coś jeszcze na temat BSDVM, ale już mówicie o page cache'a minusowego. Ja się domyślam, jak on może działać, ale nie zaglądałem. Nie czułbym się komfortowo. To page cache to jest to miejsce, w którym jakby jądro sobie szczytuje coś z dysków i potem pisze, tak jakby to było dysk, tak? Page cache to jest zasadniczo wszystkie te strony, znaczy on przechowuje w page cache'u no, te fragmenty dysku, które mu pasują. Okay. Ale to jest coś, z czego absolutnie nie ma dostępu z user space'a, tak? No dlaczego? No, tak te strony text i data, to one będą sobie w page cache'u siedzieć. Okej, okay, no ale jakbyśmy po nich pisali, to nie jest tam do tego page cache'a tak bezpośrednio wpisane. No ty nie masz możliwości modyfikacji tych struktur danych page cache'a, natomiast zawartość page cache'a, to ty widzisz w user space'ie. Okay. Bo wszystkie te strony, które są sprowadzane z dysku, czyli map file, to one idą przez page cache'a. No, wypytuję to, bo widziałem, że w lutym wyszło jakieś CVE, które się nazywa Dirty Pipe i właśnie ono pozwalało, żeby pisać sobie po page cache'u jądra z user space'u. No trudno, prawda? No trudno. Zdarza się, trudno. No dobra, posłuchajcie, to co? To my potrzebujemy jakiejś bazowej struktury danych opisującej tę przestrzeń adresową. I to będzie mmstruct. Już tam kiedyś widzieliśmy, jest coś takiego mmstruct. I proponuję, żebyśmy się na chwileczkę przerzucili na Elixira. Znaleźli te mmstruct. To jest Ctrl-Alt. Ctrl-Alt jest strzałka.
Nie. To jest góra dół wszystko. Tak. I proponuję, żebyśmy tutaj tego MM-strukta znaleźli. I ja mu się troszeczkę przyjrzeli. Dobra, to tu będzie dużo różnych bzdur. Jak zwykle. To nie jest zaskoczeniem, że będzie dużo różnych bzdur. I mi się wydaje, że z ciekawszych rzeczy, na które można by było się popatrzeć, to jest przede wszystkim M-map. Bardzo niefortunnie nazwany, ale to wiecie, czasami problemy się nie mają. Okay. To VM Alias, tak? To jest coś zupełnie innego niż VMap Alias, tak? Tak, oczywiście. I my też do VM Alias Track bardzo będziemy chcieli zajrzeć. Alias Track. Bardzo będziemy chcieli zajrzeć. No dobrze, ale tu M-map wydaje się być ciekawy i MMRB też wydaje się być ciekawy i zaraz powiemy sobie, do czego one służą. Nie, jeszcze nie. Wydaje mi się, że PGD jest ciekawe. PGD jest ciekawe. No dobra, co to jest PGD? Jak myślicie sobie z PGD? No wiadomo, co to jest wskaźnik na tablicy stron. To jest wskaźnik, tak. To jest wskaźnik na sprzętową tablicę stron, tak? Zrozumiałą przez sprzęt, więc to jest machine dependent, ten kawałek. Te dwie rzeczy to jest opis przestrzeni adresowej. To, co widzimy przy pomocy polecenia PMAP. Okej, a po co to drzewo przełączone? Żeby szybko wyszukiwać. Tak? Czyli te VM Area Structy są jednocześnie nawinięte na listę i na drzewo czerwono-czarne. Bo czasami musimy. Czasami MM Structy, tak? Co? MM Structy są nawinięte na oba. Te. No jak? No tak. No w sensie w MM Structy jest ten MMRB, tak? No to MM Structy jest nawinięty, no to a nie ten. Tu masz tylko korzeń, zobacz. Ever root. To jest korzeń do drzewa. A wierzchołkami tego drzewa będą VM Alias. Czy to jest lista i to RBLUT, to będzie drzewo na tej liście. No jak masz normalnie drzewo, prawda? Zawsze możesz jeszcze zrobić nie tak ładnie nawinąć, prawda? Na listę jakoś tak nawinąć je, żeby było posortowane po adresach. Nie rozumiem, tylko po prostu upasowało mi się to widzę. To jeszcze raz, MM Struct to jest jedna per proces, tak? Tak. Jeden MM Struct per tak. proces. Per proces. To jest jedna per proces. Czyli mapowanie 1:1 z procesem. No, można tak to narysować, tak, że tutaj jest task struct. Ale to jest ważne, to jest dla procesu, warunkiem, że to jest proces, bo MM struct może wyrażać również inne dziwne rzeczy jak wątki. Tak, w szczególności wątki jądra. Wątki jądra mają taką charakterystykę, że nigdy nie mają MM structa. Bo one nie mogą, wątki jądra nie mogą wejść do przestrzeni adresowej, bo nie mają tej przestrzeni adresowej, tak? Prosta sprawa. Dobra, tu z takich jeszcze rzeczy, gdybyśmy sobie pojechali trochę dalej, no tam są jakieś liczniki, bo mogą być wątki, więc trzeba zliczyć jakieś referencje, bla, jakieś loki, różne inne dziwne rzeczy. O, tutaj się coś jeszcze ciekawe. Jaka jest lista? Tutaj się dzieje ciekawe rzeczy. Chodzi z grubsza o to, że tam są jeszcze zapisane wskaźniki na exec VM. Wskaźnik? Tak, tylko taki wskaźnik, wiesz. To jest taki int w PTR. Tak, to jest taki integer, który pomieści w sobie pointera, prawda? Więc co mamy? Exec, data, VM, stack VM. Stack VM. Może tu jeszcze gdzieś BSS byśmy zauważyli. Może kiedyś było BSS, prawda? A może już go nie ma, ale. A nie, tutaj widać, przepraszam. To tutaj widać, prawda? Start code, end code, start data, end data, start BRK, BRK. Tak. I mamy wszystkie, czyli generalnie tutaj mamy powiedzmy opisy sekcji tekst, data, BSS, stack
oraz na staku mamy powiedziane, gdzie są argumenty i środowisko. Tak? Takie rzeczy mamy powiedziane. Czyli takie bazowe rzeczy na temat procesu i to każdy proces to ma. A dodatkowo będziemy mieli jeszcze mapę segmentów. Tak? I teraz nie wiem, jak jest dokładnie, czy w tej mapie segmentów. No to trzeba by było jeszcze pobadać troszeczkę, ale to nie dekoncentruje się. Dobrze, czyli to są, wydaje się, że to są najważniejsze rzeczy. To teraz, skoro wiemy, że mamy listę VMware Abstract, to te VMware Abstract, one opisują nam tutaj wszystkie rzeczy, które tam są. Wszystkie. Wszystko, całą zawartość, tak? Czyli to, co robimy poleceniem PMAP dla danego procesu, to de facto dumpujemy listę MMAP, czyli listę VMware Abstractów. No to co? To patrzmy, jak wygląda ten VMware Abstract. Zanim Kuba kliknie, to czy tu się gdzieś pojawią te Shadow Pages i tak dalej? To jest to miejsce? Shadow co? No coś pamiętam, że kiedyś jak pan o to pytałem, to pan coś mówił, że tam jeszcze są właśnie jakieś Shadow coś tam i... Shadow Objects. To jest... Okej, ja znam to we FreeBSD, jak to jest zrobione, ale ja nie byłem w stanie znaleźć takiego bezpośredniego odpowiednika w Linuxie. To znaczy inaczej. Wydaje się, że wszystkie źródła książkowe się w tym momencie kończą. I będziemy próbować to odtworzyć i zobaczymy, czy się uda. Ja nie jestem przekonany, że się uda, ale zobaczymy. To co? To mamy tutaj VMware Abstract. No dobra, co to jest VMware Abstract? To mniej więcej można sobie wykminić. Po pierwsze, tu z ciekawych właściwości mamy VA Start i VA End, prawda? No i to jak drukujecie w PMAP-ie, to widzę. Drukujecie przy pomocy polecenia PMAP, to widzisz tam, odkąd dokąd. I względem tego zapewne będą one posortowane w tym drzewie czerwono-czarnym. Prawda? To należałoby się tego spodziewać. To nie byłoby zaskakujące. Co my mamy? Jakieś bla bla bla. Mamy wskaźnik do tego, kto jest naszym właścicielem, bo to się czasami przydaje. Bo czasami chodzi o to, że gdzieś dostaniemy wskaźnik na VM area structa, prawda? Bo to tak idzie gdzieś tam w dół, ta taka złożona, wielokomponentowa struktura danych i czasami możemy przyjść od dołu. Kiedy przychodzimy od dołu? No jak chcemy adresy robili, chcemy zapisać, mamy przykład uprawni, więc chcemy zapisać na przykład gdzieś tam do jednego segmentu, tak? No ale to jak mamy page faulta i chcemy się dowiedzieć, czy w tym page faulcie, czy niczego nie przeskrobaliśmy, to raczej znamy nasz proces. Jak znamy nasz proces, który jest na procesorze, to znamy jego MM structa. Jak mamy w page faulcie ten adres, który nam sfoltował, to jedziemy po drzewie czerwono-czarnym i znajdujemy ten element. Przełączenie kontekstu na przykład? No wtedy... No, jak przełączamy kontekst, to okay. Mamy bierz naszego taskstracta, mamy drugiego taskstracta i mamy PGD załatwione. Podczas wysłuchowywania na... Dobrze krążymy, prawda? Coś będą jakieś takie myki, że będziemy mieli adres strony i będziemy mieli stronę i ta strona będzie należeć do wielu procesów, do wielu przestrzeni adresowych, prawda? Kiedy mamy taką sytuację? No słapujemy, wyrzucamy jakąś stronę z pamięci fizycznej. Co się wtedy dzieje? Chcemy zidentyfikować wszystkie przestrzenie adresowe, do których należy dana strona. Czy mamy tylko adres fizyczny tej strony, mamy wskaźnik na strukturę page. No i teraz trzeba by było zidentyfikować wszystkie przestrzenie adresowe, do których to należy. I co trzeba by było zrobić? To jest drogie chyba, jest sobie okay. Zrobić. To zależy, jak utrzymujesz strukturę danych. No trzeba stawić system, usunąć tę stronę, żeby... No, to może być powpinane w wiele różnych rzeczy. Ale w szczególności, tak najbardziej ogólnie mówiąc, to strony... Dobra. To zauważcie taką ciekawą rzecz. Skoro VMware Abstract
opisuje nam pojedynczy taki fragment przestrzeni adresowej, to znaczy, że ten VM Area Struct musi wyrażać koncept zarówno map file, jak i map anon. Czyli niektóre VM Area Structy będą się odnosiły do pamięci anonimowej, niektóre do pamięci plikowej. Prawda? No to co? No to będziemy potrzebowali coś sobie. Aha, ale dany plik może być zmapowany w wiele przestrzeni adresowych. Czyli danemu plikowi z danym plikiem może być powiązanych wiele VM Area Structów. Prawda? Więc my chcielibyśmy zrobić tak, że gdzieś będziemy mieli, jak mamy dany plik, to będziemy mieli do każdego pliku, powiedzmy na razie, prawda, to w dużym uproszczeniu, bo zaraz być może zobaczymy te struktury danych, będziemy mieli tak, że dla każdego pliku będziemy mieli wszystkie VM Area Structy, w których on jest zmapowany, przez którego widać, bo ten plik widać przez wiele VM Area Structów, zarówno w jednym procesie, o tutaj, nie ma wątpliwości co do tego, że przez ten segment i przez ten segment widać ten sam plik. Tak, tylko różne jego fragmenty. Tak, ale ten sam plik może być, czy tak jak SO, może być zmapowany w wielu, lipce będzie zmapowany prawie we wszystkich procesach. Tak? Więc każdemu plikowi będzie każdy plik będzie miał przypisane wszystkie VM Area Structy, które do niego należą. Znaczy, które mapują jego zawartość. Tak? Więc jak to mamy, to żeby usunąć stronę należącą do tego pliku, to mamy wszystkie VM Area Structy, ale nie mamy tablic stron. Ale jak mamy to i mamy wskaźnik, a mieliśmy tam wskaźnik. Jak on się nazywał? Mmap, tak? VMMM. Tak, VM. Jak mamy ten wskaźnik, to przeglądamy listę wszystkich VM Area Structów, do których należy nasza strona, którą chcemy usunąć. Następnie przechodzimy tu i usuwamy to z tablicy stron. Tak? W taki sposób możemy zabrać wszystkim procesom, wszystkim przestrzeniom adresowym daną stronę. Tak działają te, tak gdzieś tam niskopoziomowo będą działały te wszystkie algorytmy. Okej, to nie jest jakieś drogie, żeby ewitować strony? Jak musisz, to musisz. Okej, okay, no ale jakby no tak. No ty wiesz, dlatego tam się pojawiają różnego rodzaju specjalizowane struktury danych, jakieś drzewa radixowe, jakieś cudawianki, prawda, żeby tam w miarę szybko potrafić to wszystko wyszukać i żeby przeszukiwać tylko te VM Area Structy, które faktycznie zawierają daną stronę, tak? No bo możemy mieć na różne sposoby plik pokryty VM Structami, tak? Może być tak, że dwa VM Structy odnoszą się do tego samego kawałka, prawda? Tu jest powiedzmy jeden VM Struct, tu jest drugi VM Struct, prawda? Tu jest trzeci, tu jest, prawda? Tu jest jeszcze jeden VM Struct, który zawiera wszystko, prawda? A ty próbujesz usunąć tą stronę. No więc fajnie by było znaleźć te wszystkie VM Area Structy, do których ta strona należy. To do tego należy, do tego nie należy, do tego nie należy, do tego nie należy. Tak. Okay, a kiedy w sumie chcemy usuwać jakąś stronę? Co? Kiedy chcemy usuwać jakąś stronę? No. Jak mamy page eviction. Mamy page replacement algorytm, tak? I po prostu stwierdzamy, ta strona jest świetnym kandydatem, żeby ją usunąć. Po co ją trzymać, dokładnie. Więc jak do tego dochodzimy, to później pozostaje tylko ten mechanizm, no jak to rzeczywiście zidentyfikować, jak znaleźć te wszystkie przestrzenie adresowe, do których należy ta strona, jak to poprawnie usunąć, żeby się to nie rozsypało. Tym czasem mamy. O, zróbmy sobie przerwę. Co, zróbmy sobie przerwę do 20. Już, tak? Dobra. No to posłuchajcie. To co, patrzyliśmy na tego VM Area Structa i patrzyliśmy i próbowaliśmy wykminić, co tam się w środku dzieje. A no to co, to wróćmy do tego.
I patrzmy. O! O, patrzcie. Takie rzeczy. VM PageProc i VM Plus. Zobaczmy, co to jest PageProc. To pewnie będą na Wix. Tylko tam jest fajne sobie znać. No dobra, no. Ojej. Okej, okay, ale to nie znaleźliśmy. Zobaczmy, ale... coś ciekawszego jakiegoś 86. Nie, to wracamy. Wracamy, tu nie widzimy nic ciekawego, ale można przyjąć, że jak to się tam nazywało, VM Pro, coś tam, to VM Page Pro. Ja bym zakładał, że ten VM Page Pro. To są te rzeczy, które są widziane dla użytkowników. Tak, czy to jest R, W, czy X, być może coś jeszcze, ale zasadniczo to. Natomiast z naszego punktu widzenia ciekawsze są VM Flux. I po te VM Flux to chyba dobrze byłoby się przejść, prawda? A tak to mi znajdzie? Nie. Trzeba po prostu skopiować tamto i wejść do include. Tylko to jest include Linux MM. Include Linux. I mm.h. Że jednak wyszukali, byśmy Ctrl F, m.h. Dalej, O, patrzcie, jaki kilka wyszło. 107 kilo. 107 kilo, prawda? Czyli tam się gdzie widać powagę sytuacji. Tam się idzie jakiś. I tutaj szukamy czego? Szukamy jakiś flag, prawda? No to gdzieś spacją szukamy. Spacją. Hej, szlak nie. O! I teraz, tu widzicie, że tutaj też są jakieś uprawnienia, być może to są takie uprawnienia bardziej machine dependent, a to są bardziej, a to są mniej machine dependent. Ale z tych bardziej machine dependent, to jest kilka, które nas interesują. Patrzcie. VM grows down. Jak myślicie? Który segment z tamtych, które są na górze, jest oznaczony? To są plagiony, przypomnę. Nie widzi tylko jądro, bo to jest jądro potrzebne do tego, żeby zarządzać. No to co? VM grows down. Który z tych segmentów jest oznaczony? Stores. Cóż, VM grows down. Co mamy tu jeszcze? No, read, write, exec i tak dalej. No to jest to. Coś tutaj dalej ciekawego widzimy. I kiedy się tej flagi używa? Na przykład chce zwiększyć to w jedną stronę? Tak, ono wie, ono ma algorytm zaimplementowany dla tego segmentu. No to się ma prawdziwy koniec segmentu oraz maksymalny koniec segmentu. Tak? I ono wie, że jeżeli uderzysz w stronę poniżej, to powinno automatycznie rozszerzyć segment. A przynajmniej tak mi się wydaje. Sprawdzamy implementację. Tak? O, jest dot copy on fork, to jest dla ciebie. Nie za bardzo. My byśmy szukali czegoś jeszcze. Może dalej jest. Znaczy mu. Dalej. Coś tak nie. Nie za bardzo. Któraś flaga powinna być flagą copy on exit. Przepraszam, copy on write. Spróbujmy wyszukać tej flagi copy on write. Copy. Dalej. Jest. Enter, bo można klikać to na no. Nie ma. No. Ale któraś flaga musi się faktycznie przyczynić do tego, że ten segment jest. Jest jakiś write. Albo nie ty, bo będzie w don't. No dobra. To może nie jest, być może to jest również wyrażane przez... Coś wyżej jeszcze? Może przez jakieś flagi wyżej.
ale my też musimy jakoś śledzić, które segmenty są copy on write, które nie są. Być może to jest kwestia shared albo wyłączenia shared. Nie, write. Jesteś jedną flagą wyżej. Nie, ja bym powiedział, że to może regulować flaga share, prawda? To jest M project. Tak. Dobra, nie dekoncentrujmy się na tym, prawda? No one mają jakieś właściwości, te segmenty. I część z tych właściwości jest wyrażanych tylko i wyłącznie przy pomocy JOLA. Ułóżmy jeszcze do tego VMI abstrakty, bo tam takie tu są plagi JOLA. I tutaj zaraz będzie parę ciekawych rzeczy. I tutaj się zaczyna chyba jedna z ciekawszych rzeczy. I tutaj popatrzcie sobie, co jest napisane. For address with an address space in backing store, linkage into the address space in blah blah blah. From private anonymous mappings, a pointer to a loop terminated street containing the name given to the VMA, on coś tam, coś tam. Czyli widać, że tutaj mamy jakąś taką rzecz, która pozwala nam rozróżniać, która nam opisuje mapowania anonimowe i mapowanie na pliki. Tak? I to będzie ciekawe. I to będzie ciekawe, jak teraz pojedziemy tutaj troszeczkę na dół, to popatrzcie, co się tutaj ciekawego dzieje. A files my private VMA can be in. VMA to jest VM ARIA. VM ARIA start. Tak, a files my private VM can be coś tam. Tu brakuje nam, że nie wiem, co to jest to IM map key. Nie wiem jeszcze, co to jest anon VMA, ale jest tutaj jakieś pojęcie, występuje copy on RAM. Widzimy? Krowa. Krowę to jest kombinacja. A map shared VMA can only be in the IMAP tree, więc mamy jakieś rozróżnienia, ale mimo smart private z taką jest dobra. Czyli będziemy jakieś dziwne struktury. I tutaj widać, że jest coś ciekawego, to znaczy, że mamy wskaźnik na plik i mamy offset. Tak? Czyli albo mamy pamięć anonimową, jak patrzymy na dany segment, albo mamy po prostu pamięć anonimową i nie wiemy, gdzie leżą te strony, no one mogą być niezalokowane, one mogą siedzieć w ramie, one mogą siedzieć w swapie. Tam mamy trzy możliwości. Nie ma, w ramie, w swapie. Jeżeli chodzi o plik, no to jakie mamy możliwości? Aha, no to jeżeli chodzi o plik, no to mamy gdzieś nasz backing storage. No i na tym backing storage gdzieś tam sobie siedzą te strony, więc albo strona może siedzieć sobie w page cache'u, albo może sobie siedzieć gdzieś w pliku, tak? Przy czym powstaje pytanie, no jaki to jest fragment pliku? Więc tutaj gdzieś musi być jakoś zakodowane, prawda, że no mogliśmy, jak jest wywołanie mmap, to ono ma tam gdzieś jeden argument stała. Że podajemy offset, od którego, od początku pliku, gdzie zaczyna się nasze mapowanie. No i to ma jakiś sens, bo jak mapujemy sobie segment data, no to chcemy zacząć tam z jakimś offsetem mapować na sekcję data, prawda? Czy jak mamy shared object, bibliotekę, którą sobie mmapuje konsolidator dynamiczny, no to on tam musi, prawda, jakoś te offsety przekazywać. Okay? Czyli widać, że z VMware abstraktu będą wychodzić anony i file. Ale to nie jest takie proste. Czemu to nie jest takie proste? To nie jest takie proste, bo mamy kalek. Ile możemy mieć kalek? Do tego pliku. No to sobie pomyślmy. Pomyślmy sobie przez chwileczkę. Weźmy jedną nieprzyjemną sekcję, sekcję data. I powiedzmy, że jesteśmy w baszu i robimy podproces. Możemy tak zrobić, prawda? Możemy basz, ostatni basz. Sforkuj się, prawda? Sforkuj, zmodyfikuj stronę. To jak to wtedy wygląda? Weźmy tą jedną stronę. Jedną stronę z sekcji data. To jest nasze backing storage. Mm-hmm. Tak? No to teraz jak tworzymy proces, jest ten pierwszy, tak? No to co? To jest nasz pierwszy proces. Jakiś
proces jeden, tak? No to co, on dostaje, jak zrobi odczyt z tej strony, no to co, to dostaje tę stronę. Tylko że on dostaje ją w taki sposób, że jak zrobi z niej odczyt, to co się musi stać? Ta strona musi wylądować w naszej tablicy stron. Z jakimi uprawnieniami? Do odczytu i do zapisu. Jakie do zapisu? Jakie do zapisu? Jak czytał, to czytał. To do odczytu. Jak zapiszę, to ewentualnie sobie wtedy będziemy musieli kopię przy zapisie zrobić. No ale nie, no my to musimy skopiować już wcześniej, tak? No bo przecież... Ale chwileczka. To jest backing storage, które zostało wciągnięte z dysku. To jest strona, która została wciągnięta z dysku. Ona już siedzi w ramie. Ona już jest w ramie tej strony. No ale nikt nie może po tym... W page cache'u to już siedzi. Czyli po tym nigdy bezpośrednio pisać nie może? No może, pod warunkiem, że posiada uprawnienia do zapisu do tego pliku, czyli tylko root to może zrobić. No okej, okay, no ale to wtedy... Nawet root tego nie może zrobić. No, czyli potem nie można pisać, tak? Tak długo, jak dany plik jest wykonywany przez jakikolwiek proces, nawet root nie może pisać do tego pliku. Tak, to jest ciekawa właściwość. Okej. Okay. No właśnie, czyli no bo jeżeli macie co najmniej jeden plik otwarty przez execv, otwarcie tego pliku do zapisu powie wam to możecie sobie sprawdzić w openie. Okej, okay, a właśnie... Zwraca odpowiedni błąd. To się nazywa exec czy coś takiego. Może ktoś sprawdzić opena? Właśnie, a to jeżeli my otwieramy sobie plik jako private i go odczytujemy, to my nie musimy od razu tego skopiować. Gdyby ktoś nam przypadkiem potem zaczął pisać? Nie, dlatego że masz page-cache'a. Masz page-cache'a i do page-cache'a chcesz załadować taką stronę po to, żeby można było utworzyć bardzo szybko drugi proces. Tak. Żeby można było bardzo szybko utworzyć drugi proces, prawda? No bo ty możesz chcieć drugą instancję utworzyć z tej strony. Procesy, prawda? P2. Więc ty tak naprawdę współdzielisz tą stronę z page-cache'em. No i tak długo jak masz tylko Rida, to wszystko fajnie, to możesz sobie podczepić dokładnie tą samą stronę fizyczną. Ale jak chcesz zrobić RW, no to już musisz wykonać kopię. Okay, i jest tak jak ETX to busy. Trzeba krowę zrobić. Tak, trzeba krowę. ETX to busy to jest błąd, który zwraca... Open refers to an executable image, which is currently being executed. And write access was requested. Nie wiem, czy przytomny screen, czy nie ma kopania. Okej, okay, no ale no nie, ja cały czas tutaj nie rozumiem z tym jednej rzeczy. No powiedzmy, że my sobie otworzymy jakiś plik, tylko nawet do odczytu, ale jako private. I zaczniemy teraz czytać jakąś stronę i teraz jakiś inny proces otworzy ten plik do odczytu i zapisu jako shared file i zacznie pisać po tej samej stronie. To jakby, czy my będziemy widzieć, co pisze ten? No. No jak już otrzymaliśmy kopię do odczytu, to już otrzymaliśmy kopię. No właśnie, no, czyli podczas czytania to jest kopiowane. Nie, to jest tak, że on zaczął modyfikować, to może sobie wtedy przyjąć do siebie. Nie, bo... No ale ma shared zrobił. Więc on by chciał, w sensie, no nie musisz tego kopiować z procesu shared, tak? No, ale nie, jeszcze raz, chwileczkę, jaki jest... No, tylko... Mogę narysować? Mhm. No powiedzmy, że tutaj jest jakiś plik, który zajmuje dokładnie jedną stronę. Okay? I teraz tu jest proces jeden, który tutaj sobie robi map na ten plik private. A tu jest proces 2, który na ten plik robi map shared. I jeszcze do tego RW. A ten powiedzmy robi tylko R. I teraz ten sobie czyta z tego. A w tym czasie ten pisze. To co widzi ten? Ten zobaczy. Czy on będzie widział stan ten... strony? Powiedzmy, że to jest strona, prawda? Tutaj została utworzona ta strona. Mhm. No to P1, jeżeli tutaj P1 odczytał po raz pierwszy. No to zobaczy to
ostatnią wersję tej strony. Okej, okay, ale to właśnie, ona musi być skopiowana w tym momencie, kiedy on ją zaczyna czytać, tak? Dla niego. O, jak on po raz pierwszy ją odczytuje, to w tym momencie zostaje wykonany kopia. No właśnie, okej, okay. No tak. Czyli private, jeżeli private wymusza robienie kopii, a shared nie, tak? Shared po prostu tak. Jest po prostu... No właśnie, czyli na private, nawet jeżeli tylko czytamy, to i tak musimy sobie cały skopiować. A czy są jakieś optymalizacje? No pewnie jak nie ma, no, ale jeżeli ktoś ma to shared i będzie chce pisać po tym, a nie tak, że tylko dla siebie, to musimy to skopiować, na pewno. Albo robisz tak, że jeżeli masz stronę właśnie w cache'u, która ma, że jest, ktoś mi otworzył jako private i ty powiedzmy tylko do odczytu i ktoś teraz chce zrobić shared na RW, no to ty trzeba zrobić kopię pod spodem. No właśnie, więc to, nie, no, to mi się wydaje, że to chyba musi być od razu kopiowane. No właśnie powiedzmy, że ten proces P1 zostanie utworzony najpierw, zaczyna sobie czytać tą stronę i teraz to nagle... Być może to o czym powiedziałem tutaj, to jest jakaś optymalizacja. To znaczy ja bym to zrobił w ten sposób, że za pierwszym razem jak to czytam, to jest page cache. To jest page cache, tak. Czyli ja bym zrobił tak, że za pierwszym razem odczytam z page cache'u, to mimo wszystko od razu wykonuję kopię. No właśnie. Tak. No tak, no bo właśnie jeżeli ten proces drugi potem by się jakoś nagle stworzył, tak, no to my byśmy musieli, a nie zrobilibyśmy kopii, no to mielibyśmy problem, nie? Bo musielibyśmy potencjalnie szybko kopię zrobić, zanim on czegoś coś tam dopisze. No tak, ale to nie może być tak, że to wykonywanie kopii jest naliczane na poczet innego procesu. No właśnie. Tak, to znaczy to nie powinno być tak, że obciążamy inne procesy, które chcą uzyskać dostęp do tej strony, prawda? Kosztem zajmowania się naszą przestrzenią adresową. To by było trochę nieuczciwe, tak? Moglibyśmy to robić jakoś, no, coś dziwnego by się działo. Ale to jest jeszcze zupełnie inna jakby klasa problemów zarządzania czasem, tak? I dobra. To co się teraz może ciekawego dziać? My możemy sobie tą, skopiowaliśmy, możemy sobie ją, powiedzmy, że to jest A, to jest wersja B, to jest wersja C. Tak, mogliśmy sobie ją zmodyfikować, to znaczy się na początku otrzymaliśmy A' i tutaj też otrzymaliśmy A', bo otrzymaliśmy kopię strony A, tak? Po czym zmieniliśmy jej zawartość na B, zmieniliśmy jej zawartość na C. No ale co, ale znowu możemy zrobić fork. Tak, tutaj było jakby pierwszy exec view, tak? A tutaj możemy zrobić fork. No to co, to dostaniemy B'. Nawet nie musimy B' dostawać od razu w tym wypadku. Tak, wystarczy, że dostaniemy B, ale tutaj będzie taki psikus, że wtedy obydwie te strony będzie trzeba oznaczyć jako RO, jeżeli chcielibyśmy, prawda? Bo któryś będzie z nich musiał utworzyć sobie kopię. No tam trzeba to jakoś pozarządzać jakimiś licznikami referencji i tak dalej. Wiadomo, jak licznik referencji spadnie do jedynki, to już mamy strony na własność, nie ma problemu. Ta, ale problem jest taki, że co, że gdybyśmy teraz to rozszerzyli o, nie wiem, alfę, tutaj mamy alfę i tutaj mamy B' na C, tu mamy C na D. Aha, tutaj. Dobra, na razie się tym nie zajmuję. Niczym nie pomaga. Znaczy jakiś taki problem jest, że widać, że może być też taka sytuacja, że tutaj ta strona się nie zmienia. Ona jest dokładnie taka sama. Tak? I dopiero tutaj przepisujemy. Znaczy pozostaje pytanie, no to jeżeli teraz, to jest tak jak z tymi przezroczami, prawda? Powiedzmy, że mamy jedno przezrocze, drugie przezrocze, trzecie przezrocze. Jeżeli teraz robi po raz pierwszy dostęp do zapisu do tej strony, to skąd muszę wziąć oryginalną zawartość do modyfikacji? Jak daleko muszę iść w głąb tego, żeby otrzymać ostatnią modyfikację? No to powinniśmy widzieć, chcemy chyba widzieć to, co widzi aktualnie ten proces o jeden niżej w hierarchii. Ale on może niczego nie widzieć, bo on nigdy nie zrobił dostępu do tej strony. Prawda?
No tak, ale w takim razie to się propagowało w dół, aż doszlibyśmy do pierwszego procesu, który posiada tą stronę. Posiada tą stronę. Posiada kopię tej strony. No i on by widział ten oryginał przez ileś tam tych przezroczy. Tak, czyli to by było tak. Chcę po raz pierwszy zrobić kopię danej strony, bo nie mam tej strony, prawda? No to idę do tego, dojdę do następnego przezrocza i patrzę, czy na tym przezroczu ta strona istnieje, czy nie. Jak istnieje, to fajnie, to kopiuję ją. Jak nie istnieje, to znaczy się, że muszę iść do następnego przezrocza i tam sprawdzić. No i w końcu po tym łańcuszku, gdyby się okazało, że będzie o tak, to w końcu idę, muszę pójść aż nawet do backing storage'u dotrzeć. Mhm. To jak to jest teraz, że wyobrażamy sobie, że mamy taki łańcuszek brakujących stron, gdzieś tam ktoś już wziął sobie, po środku gdzieś. Teraz idziemy sobie tam jeszcze wcześniej, ten jak ktoś się nie wycofał, to może mieć taki z jednej strony na końcu tego łańcuszka może być rząd tych, którzy już mają, a potem mogą być ci, którzy już to nie mają, tak? Taka dziwna sytuacja. Że powiedzmy, ten pierwszy nie ma zmapowanego, drugi nie ma, trzeci ma zmapowane. Mm-hmm. Jak patrzę od tej strony. To od znaczy strony dysku. Czyli tutaj jest A, znaczy tutaj nie jakby na razie nie ma, tu nie ma. Znaczy w pierwszym też, znaczy w tym jest akurat. W tym jest? W tym jest, ale. Czyli jest powiedzmy A. Tak, ale on sobie w pierwszym. Powiedzmy A prim, tak? No. I tutaj nie ma, tak? No. Nie ma. I teraz ten najbardziej na lewo sobie jak będzie chciał zmapować. No. To on teraz pójdzie tylko jeden w prawo, tak? No, pójdzie tylko jeden w prawo. No. Okej, okay, a tam się na prawo na przykład mogą dalej nic nie mieć. No tak, a to nie potrzebują. Tak. I nawet jakbyśmy pewnie wracali ze strony, to byśmy tam nie ma chowali. Więc jest tu jakiś szereg problemów do rozwiązania, właśnie wynikających z tego, że mamy jakieś takie dziwne wersjonowanie tych przestrzeni adresowych. Że my mamy jakieś wersje tego i one są dosynchronizowane, ale one nie są dosynchronizowane gorliwie, tylko są dosynchronizowane leniwie. Da, więc teraz powstaje pytanie, no jakbyśmy się wszystkie strony synchronizowali, to jaki ostatecznie dotrzymamy stan tego wszystkiego? Problem użytkownika. Problem użytkownika. No dobra. No, ale pozorom to jest jakoś ułatwia nam życie, tak? No bo nie chcielibyśmy szukać, znaczy to, że dostajemy najbardziej aktualną wersję, tak? Nie chcielibyśmy szukać tej archiwalnej, żeby dać temu gościowi, żeby sobie czytał tą archiwalną. No tak, a my już ją zgubiliśmy. No tak, ale zauważ, że to też ma swoje, to też ma swoje wady, tak? To znaczy się, że jak pomyślisz sobie teraz o tym, że to jest A i B, to tutaj możesz mieć B prima, tu możesz mieć nic, tu możesz mieć taką sytuację. Teraz nie jak zapytasz się, albo możesz mieć o taką sytuację, że A prim, tu był abis. Mhm. Tak? I teraz jak zapytasz się o tą stronę, to dostaniesz abisa. Jak zapytasz się o tą stronę, to dostaniesz B prima. A teraz sobie wyobraź... A teraz po tym wszystkim ten sobie zrobi B bisa. Czyli generalnie trzymam. A teraz jeszcze można sobie wyobrazić, że te strony zawierają jakąś tablicę. Nie, no oczywiście. I teraz mamy jakieś dwie. Ten abis zawierał w pierwszą część tablicy. B prim zawiera drugą część tablicy i te dwie części tablicy chyba mogą się. To jest jakieś dziwne. Nawet ja teraz mam jakieś takie wątpliwości co do tego, jak to jest robione, tak. To nie jest tak, że to jest jakby najłatwiejsze rozwiązanie, że rozwiązanie, które byłoby trudniejsze, to jest fakt to, co nam się wydaje. Ale jaki mam się problem teraz? To byłoby się struktury danych tutaj rozsypać. No to teraz to jest problem, żeby zrobić poprawną synchronizację struktur danych, jeżeli dzielisz jakieś struktury danych między procesami. No tak, ale ta semantyka tego mapa miała być łatwa. Powiedzmy, no, ale to się okazuje, że ona jest nie do ogarnięcia. Tak? Ale ty właśnie tutaj nie współdzielisz struktur, tylko... Znaczy no, data jest rzeczą, jest unikatowa dla każdego procesu. Tak? Każdy proces ma własną sekcję data i ona jest unikatowa. W chwili forkowania my ją jakby kopiujemy, no i to, że ten powiedzmy ten trzeci się zmienił, to wcale nie powinno wspominać na czwarty, jak się sforkował, to on miał jakąś tam sekcję data.
jaką miałby ten trzeci, a rzeczywiście później modyfikuje, no to już było po forku, bo to te dwa niezależne procesy. No tak, ale jeśli w czasie forka mieliśmy zmapowaną tylko tą stronę, a... załóżmy, że mamy, że tworzymy teraz tą tablicę i mieliśmy zmapowaną tą stronę i tą stronę. Znaczy musisz odsłonić, bo zasłaniasz... To znaczy, że mieliśmy taką sytuację. Tak. No. No to jest okej. Okay. No właśnie nie. Dlaczego? W sensie... Bo jak tutaj masz połowę jakiejś struktury danych, a tu masz drugą część, a tutaj powinieneś mieć drugą część, no to teraz jak tu masz jakiś bis, to pierwsza połowa pochodzi z wersji bis, a druga przeczytałaś połowa, ją, skoro ją masz. No, ale druga połowa pochodzi z wersji prim. Jak robisz forka, to nie jest tak, że fork jest asynchroniczny. Ty mówisz wyraźnie, ja chcę zrobić fork. To znaczy, że struktury danych powinny być w chwili robienia forka, jak to się nazywa, powinny nie być wchodzone. No to w takim razie, jeżeli tak zmiana jest, abis, może być, bo... jeżeli abis wymaga zmiany bbis, to wtedy powinieneś mieć abis i bbis w procesie trzecim. Ale jeżeli zmiana abim w abis zmienia bprim, to nie musisz go tam mieć i możesz skopiować, bo jest dalej poprawna struktura danych. Chodzi o to, że kiedy robisz forka, to nie jest jakaś sytuacja asynchroniczna, że przychodzi przerwanie i łomatko, coś się dziwnego wydarzyło, tylko to jest umyślne, dodaje nowego kontekstu, czyli w tym momencie wszystko w pierwotnym kontekście powinno być poprawne. Jeżeli nie jest tam poprawne, to się nie przyjmuj, że za forkiem jest niepoprawne, w oryginale były już niepoprawne. Znaczy, wiesz co, znaczy ja rozumiem twoją argumentację, ale tu nadal są jakieś problemy, tak? No bo zauważcie, że co się dzieje de facto w trakcie forka. Bo to jest ważne pytanie, co się dzieje w trakcie forka. W trakcie forka jedyne co jest kopiowane, to jest kopiowane linia Maria Strachy. Tylko to. No. Tablica stron nie jest kopiowana, nic nie jest kopiowane. Tylko są opisy poszczególnych fragmentów i ewentualnie są dodawane jakieś takie Potencjalnie jakieś takie obiekty, które pozwalają tutaj dokopiowywać do tej przestrzeni adresowej. Być może musimy wtedy powiększyć referencję na plikach, w tym momencie te pliki przestają być, będą wymagały copy on write, więc kiedy robimy forka, no to teraz jak był jakiś plik, mieliśmy plik data, który był niezmieniony, nie? W sensie ten no tak, ale fork ma być szybki, więc tak no. Jeszcze ci przerwę, no to jest widać, że nie możemy w takim razie wszystkich stron tego kopiować. Nie możemy oczekiwać tego, że fork skopiuje nam A' i B' tutaj. No nie, ale możemy to dać oznaczyć, że teraz więcej procesów na nie patrzy. Bo każdy wie, tak, że uruchomienie nowego procesu jest kosztowne, więc to jest właśnie ten koszt, który musimy zapłacić, czyli dodanie wszędzie informacji, że no nie jesteś sam, więc teraz jeżeli chcesz skopiować, no to musimy zrobić kopię. Jeżeli chcesz modyfikować, to będzie trzeba zrobić kopię. No tak, ale teraz, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, to my możemy najpierw zrobić, jak robimy kopię, to wiemy skąd musimy zrobić tą kopię. No tak. My robimy ją stąd. No. Tak? Więc tutaj będzie B' przechodzić na B'. A później, jak w czasie będziemy chcieli skopiować, jak zrobimy tutaj dostęp, no to sobie skopiujemy z B' do TRIS, nie wiem, prawda? Więc co tak będzie zrobić? Ale się zaczyna strasznie to komplikować, ta sytuacja. Ta semantyka, ona jest pogrzana. I nie dosyć, że ta semantyka jest pogrzana, to później jeszcze trzeba to jakoś sensownie zaimplementować, i te struktury danych, prawda? Do tego bajzlu dorzucić, tak? Dlatego wątki są fajne, tajne, ponieważ tam zakładamy, że widzimy te rzeczy. To nie jest takie proste z wątkami. Wątki mają swoje za uszami. Jak próbujesz je zintegrować z semantyką sygnałów, to się zaczyna robić niezły cyrk. Nie. Gdy mówię, jak są idealny świat, gdzie widzicie wszystko. Idealny świat. Idealny no świat. Rozmawiamy. Jakby świat był idealny, to by było. No dobra, posłuchajcie. Czy my tam mamy jeszcze coś do pozwiedzania? Wydaje się, że na chwilę obecną wydaje mi się, że nie. Natomiast trzeba pamiętać o tych dwóch rzeczach. Tak koncepcyjnie to mi się wydaje,
że tutaj jest jakiś taki problem, że jak sobie pomyślimy o tym, o tych dwóch rzeczach, to zobaczcie, co się ciekawego dzieje. Mamy file, tak, to znaczy, że mamy ten nasz obiekt wspierający file i jego będziemy efektywnie przesłaniać jakimś anonem. Tak, to znaczy się, niektóre elementy będą puste, a niektóre będą, czyli mamy tą kalkę. Ta nasza część odpowiadająca za anon, to jest nasza kalka. I teraz te kwadraciki odpowiadają pojedynczą stroną. Te kwadraciki odpowiadają z odpowiednią stroną. I przynajmniej w systemach BSD jest to tak zrobione, że jest właśnie jakaś taka zależność. Tak, że można sobie tam przesłaniać określone rzeczy i jakoś, prawda, jest tutaj utrzymywana ta informacja o tym, co widzimy przez daną warstwę. Czy to jest ładnie zrobione, czy brzydko, no to nie mi to oceniać, natomiast widać, że w Linuxie to też jest skomplikowane, bo ja nie dotarłem do żadnego źródła, które o tym w sensowny sposób mówi. A te, które są, to one są już mocno outdated, bo to są dwie książki, jedna chyba z 2008, druga z 2010 i tam już są outdated. No ale dobra, to porozmawiamy o tym backing storage, bo ono ma swoją reprezentację. Ono ma swoją reprezentację w systemie i ta reprezentacja w systemie nazywa się, żeby było nam bardziej przykro i żeby już w ogóle popisali się twórczością nazywania. To się nazywa adres space. To się powinno nazywać adres space. Procesy, prawda? Ale nie, adres space, wiecie co to jest? Adres space reprezentuje plik, który można zmapować. Co nie? No, legacy. A to jest nazwa typu, czy nazwa zmiennej? Nie, to jest nazwa typu. No to co? To pokażmy tego struct address space'a. Pokażmy ten struct address space'a. Z podkreślnikiem. Tak. To chyba trzeba zamknąć tylko. O, jest FS. Żeby było ciekawiej. File systemy, prawda? Nie w systemie pamięci wirtualnej. No dobra, to co oni tutaj piszą? Przejdźmy tutaj. Content of cacheable map of knowledge. Tak. OK. Czyli oni mówią, że mamy takiego adres space'a. Mamy proces 1. Dajmy na to, mamy proces 2. No i z tego adres space'a procesu, i tutaj mamy przestrzeń adresową, prawda? Procesu 2 i procesu 1. No to co możemy zrobić? Możemy zrobić tak. A możemy mu zrobić nawet jeszcze raz tak. Tak, teraz już nic nie widać, więc wezmę inny kolor. Czekajcie, zakrę, prawda, żeby było. Tu mamy zielone, tutaj na to będzie to. Jeden odcień białego, drugi odcień białego, trzeciego. Kurczę, nie ma tu czerwonej kredy w tej A tam pomarańczowa, nie? Nie jest, właśnie biorę pomarańczową. Może być tak. Czyli na siebie nachodzą i niebieskiego też nie mamy. Żeby było zawał. Nie mam niebieskiego. I może być oczywiście. Prawda? Czyli widać, że nachodzące potencjalnie na siebie fragmenty wybieramy z tego adres space'a i mapujemy na przestrzeń adresową procesu. No, tworzymy mapowanie pliku. No możemy takie mapowanie pliku dziwne tworzyć, prawda? Mapę możemy sobie dowolnie od początku pliku do końca pliku wybrać jakiś podciąg stron i go zmapować. I już, prawda? No i tak samo możemy w drugim procesie. No, możemy sobie tutaj, no tak, możemy sobie tam wziąć jakiś taki fragment, wygrzebać, też utworzyć. No, chodzi o to, że ten address space to jest takie jedno centralne miejsce, w którym zarządzamy zawartością tego pliku. I to jest właściwie, i co tutaj jest?
To jest bardzo dobry rysunek, ale do niego powrócimy za chwilę. Przesuńmy się to do naszej. Dobrze, popatrz. Anioł. To chyba nie jest szybkie. To powinien być jakiś plik na dysku albo. No to Aynot, no to zdecydowanie jakiś plik na dysku jest, prawda? Więc to jest skojarzone zdecydowanie z plikiem zwykłym, a pliki zwykłe mogą być tylko i wyłącznie gniazda, nie można zmapować, prawda? Czy jakichś innych rzeczy, a te wszystkie rzeczy jakoś tam odpowiadają obiektom dyskowym, więc do tego będzie Aynot, tak? Czyli ten winot, bo de facto to jest reprezentacja w pamięci, tak? No to będzie X-Array. No, ile może mieć ten plik? W jakim sensie ile może mieć? No, pojemności, ile tam może mieć? Dużo. Może mieć 4 tera? Może. No może mieć 4 tera. No to trochę lepiej. To już to zależy od systemu operacyjnego, bo na tym fakt. No, to, dobrze, nie, nie, ale... No ograniczenie systemu pliku. No właśnie, 2 do ograniczenia systemu pliku. Ja zawsze mówię, że przestarzałe systemy powinny być przechowywane, odpalane w emulatorze, tak? Więc, no ale to nie, no dobrze, no nie jest taki śmieszny system, ale mówmy o prawdziwych systemach plików, a nie rzeczach, które zostały na kolanie wymyślone tam, nie wiem, w samolocie czy coś. No to co? To problem jest taki, że ta struktura może być, jak to się mówi, sparse, prawda? Czyli bardzo rzadka może być to. W sensie, że my z tego iluś terowego pliku to możemy w cache'u stron trzymać zaledwie, nie wiem, kilka stron, kilkanaście. No sam plik może być 4 tera i mieć same dziury. No tak, ale to nas nie obchodzi, prawda? Jak będzie, bo dziura jest rzeczą rzeczą, która jest widziana tylko i wyłącznie w obrębie tego systemu, implementacji tego systemu plików. Tak, natomiast ona z punktu widzenia zarządzania pamięcią, ona nie powinna być widoczna. Jeżeli po prostu zapytamy się o dziurę, no to po prostu system plików powinien dać nam stronę z wypełnioną zerami i jak ją zmodyfikujemy, to potencjalnie powinien się oddziurzyć, tak? Mhm. Ale to nas nie obchodzi, to spychamy na warstwę niżej te dziury. To jest optymalizacja, więc niech sobie tam siedzi w tej warstwie, w której powinien siedzieć, tak? Natomiast tutaj walczymy koncepcyjnie, więc widać, że ta struktura jest bardzo rzadka. I ona może przechowywać ciekawe rzeczy. To znaczy ciekawe rzeczy. Może przechowywać zawartość tego. Tak, więc to mamy w pewnym sensie wyrażone przez to. Także popatrzcie, że mamy inoda. Ten inod odpowiada plikowi. Fragmenty tego pliku mogły zostać załadowane do page cache'a. W związku z tym zostały załadowane gdzieś do pamięci fizycznej. Są sobie w pamięci fizycznej, w page frame, mamy gdzieś tutaj w tej naszej direct mapie, to trzymamy, już nie ma, bo ustawiam. I co? I mamy ten nasz address space i on ma page key. Oczywiście tego page key nie ma, nie wiadomo o co chodzi, ale address space, on tam coś ma. Jak to się nazywa? Zobaczmy na tą definicję. Mapping? No nie. Nie ma czegoś takiego. Jest play. Ale to nie, ale wróćmy tam do tamtego obrazka. Czego teraz szukamy? Obrazek mamy. No, szukamy. Tam były na których stronach to jest przechowywane? Szukamy opisu tych stron fizycznych. Tak, bo tutaj mamy 4-kilowe strony, a tutaj mamy te 40-bajtowe struktury, tak? Więc my szukamy opisy na jakiejś stronie, bo tam mamy te listy, żeby to można ekranie. Te wszystkie dziwne rzeczy, a tutaj patrzcie co mamy, X-Array, to jest X-Array, X-Array, to jest chyba drzewo radixowe. Zaraz popatrzymy. Przejdźmy na samą górę. Tam był jakiś komentarz z tego. No 295 kilka wyżej. Linku. A, jest. Zaraz, jest jeszcze komentarz.
No nie, ale idźmy na samą górę, bo to nam powie, co to dokładnie jest ta struktura danych, prawda? No to jest nic tego, tutaj. Ale że jest. Extensible arrays, ale to ale patrzcie na to. Copyright Microsoft. O, 2017. Ale to słuchajcie, profanacja, nie? Ale to weszło. No weszło. Czemu oni? No bo przecież Microsoft Labs Linux. Nie widziałeś? Nie. Ja nie tam, dobra, whatever, tak? Nie pamiętam, to są chyba drzewa Linuxowe, whatever. Nieważne. Dziwna struktura danych, trochę tak drzewo, trochę jakieś coś tam przypomina, prawda? Nieważne. Możecie sobie to doczytać. Z naszego punktu widzenia no jest nam po prostu coś, co potrzebne, co potrafi w zwięzły sposób przechowywać rzadkie pokrycie stronami tego obiektu, tak? Jakbyśmy chcieli efektywnie w nim wyszukiwać tych rzeczy. On może mieć, ten plik może mieć terabajty, to wiemy, więc to jest duże. Więc wydaje się, że ta struktura powinna być właśnie taka trochę bedrzewiasta, tak? Że mamy po prostu jakiś węzeł na jednym poziomie i on nam jakieś przedziały w tym pliku pokrywa, takie zgrubne. A później im niższy jest poziom drzewa, tym bardziej szczegółowo opisujemy rzeczy. Tak jak tablice stron w pewnym sensie. One też nam, prawda, na górnym poziomie nam tak bardzo zgrubnie opisują przestrzeń adresową. Im w głąb idziemy, tym bardziej szczegółowo docieramy aż do stron 4-kilobajtowych. Więc pewnie to jest tego typu struktura, no bo potrzebujemy coś rzadkiego wyrażać w zwięzły sposób. Tak? Więc to jest ten XR. I jak powrócimy do tego naszego rysunku. To będzie XR. Tak, tam będziemy te wszystkie strony szukać, żeby móc ich szybko wyszukiwać, szybko nimi zarządzać. Jak sobie zajrzymy do iNode'a, to w iNode'zie istotnie jest iMap. Tak? Także jest powiązanie 1:1 między iNode'em i address space'em. Między tymi obiektami. Tak? Czyli istnieje dokładnie jeden address space dla danego pliku. Dla danego procesu, czy... Nie, to wszystko... dla danego pliku. Koniec. Koniec kropka. Dla danego procesu to masz tu. Struktfile. Tak, to jest struktfile. No bo popatrz, mmapem, żeby mmapa zalować, to co musisz? Mieć file deskryptor. Czyli masz to. Na podstawie file deskryptora mmapem tworzysz VMware'a struktur. Więc między tymi dwoma rzeczami jest powiązanie takie, że rzeczywiście na podstawie tego tworzysz to. Tak, w związku z tym tutaj VM Aria Strack powinno być gdzieś jakiegoś VM file'a w środku. Moglibyśmy za chwilę to znaleźć i to będzie na struct file'a. Natomiast widać, że wszystkie otwarte instancje danego pliku no, odnoszą się do tej pary. 1:1. Tak. Bo tym VMware Stacku możesz jakiś fragment pliku pokryć, tym możesz jakiś inny, to jest to. Nawet w obrębie jednego procesu możesz mieć wiele struct file'ów, które się odnoszą do tego samego pliku. No bo za każdym razem, jak robisz open, to dostajesz nowego struct file'a. Okay. To co, robimy przerwę? Bo już wszyscy widzisz. Ja już też to. Ale znam co? To już? No dobra, to nie wiem, czy przekonałem was, że potrafimy utworzyć mapowania plików? Takie współdzielone, bo jak się patrzymy na tą strukturę, to co widać bezpośrednio, to, że jesteśmy w stanie bezpośrednie mapowania plików zrobić, tak? To znaczy się kawałki plików jesteśmy w stanie zmapować. Tak, to widać tutaj. Widać tutaj, że jesteśmy w stanie zrobić te rzeczy. I co jesteśmy? Aha, i one tylko, że jak mamy ten mechanizm, to jesteśmy w stanie zrobić tylko i wyłącznie mapowania współdzielone, tak? W sensie map file i map shared. Nad tym trzeba oczywiście jeszcze zbudować tą warstwę tych naszych przezroczy, o których piszemy, tak?
No i to powinno być przy pomocy tych anonów zrobione. Niestety ja nie dotarłem do końca. Znaczy wytłumaczyłem tam wam ideowo, jaki tam jest problem, natomiast ja nie analizowałem tego, nie miałem wystarczająco dużo czasu, żeby przeanalizować, już tam się ugryźć w to. Natomiast ja wiem, jak to jest robione we FreeBSD. W NetBSD o dziwo jest inaczej to zupełnie robione. We FreeBSD jest podsystem pamięci, który jest używany, który został wymyślony na potrzeby jądra Mach 3, powstałego na Carnegie Mellon, z którego notabene wywodzi się MacOS 10. 11 i 12 to znaczy się te wszystkie nowoczesne MacOSy oparte o Unixa, więc one powinny mieć analogiczny podsystem zarządzania pamięcią, tak, jak FreeBSD. NetBSD ma IBM-a, który był pracą doktorską Cranora z 98 roku. I tam jest troszeczkę inne podejście do tworzenia mapowań anonimowych i do tworzenia tych przezroczy. Wydaje się, że tam są po prostu bardziej płaskie struktury, że oni jakoś to ogarnęli, żeby te struktury były w miarę płaskie, to znaczy, żeby nie robić tych takich problemów, że przeskakujemy wiele poziomów, tak? I później trzeba jakiś garbage collection zrobić, bo co się stanie, jeżeli po środku nam... No bo tutaj jest taki problem, nie wiem, czy zauważyliście, że my niektóre mapowania musimy trzymać. Jakie mapowanie musimy trzymać, mimo to, że proces, który ją tworzy, może już nie istnieć. To jest ciekawe. Przyjrzyjmy się. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jak poprzednio. Tylko, że ten proces, który trzyma te rzeczy, to on już zginął. No to kiedy nie możemy usunąć? No kiedy ma jakieś rzeczy napisane. Kiedy miał tak. I ktoś jest kopią, w sensie tak. I tego nie można usunąć wtedy. Aria strukta nie można usunąć, który tam ma. No ale to boli. Tak? Nie rozumiem. To może boli. Tak. Ale to wtedy nie możemy go po prostu podpiąć, bo tamten proces tak po prostu przeżyć. Ale nie, bo Franciszek, proszę czekajcie, bo Franciszek ma wątpliwości. Jaka jest w ogóle sytuacja? Sytuacja jest taka, że masz proces 1, proces 2, i proces 3. I one były utworzone w wyniku forka. Mhm. Tylko, że tak. Ten się sforkował, zmodyfikował tą stronę. Mhm. Tak, więc mapę prima. A następnie sforkował się P3 i zmodyfikował tą stronę, więc ma A prima. I wyobraźmy sobie, że P2 ginie. Okay. Co teraz? Co teraz, jeżeli ten proces zrobi dostęp tutaj? No, powinien dostać B'. Tak? Powinien dostać B'. Jeżeli dostanie B', to ilość stron w tej strukturze już zejdzie do zera, więc można ją usunąć. Prawda? Więc tutaj powstaje jakiś taki problem, że mogą powstawać takie łańcuszki, które trzeba później spłaszczać. No, ale to też mogłoby tracić bardzo dużo pamięci. Tak. Bo jeśli tak, mamy taki łańcuszek, powiedzmy 10 procesów i w każdym mamy po 200 megabajtów takich stron, które musimy trzymać, to nagle nam znika 2 gigabajty RAMu z systemu. No więc to jest problem i jakoś się go rozwiązuje. Są różne optymalizacje we FreeBSD, mówię, w NetBSD podchodzi się do tego inaczej, dla każdego procesu po prostu trzyma się jedną strukturę. Dla danej, znaczy tam jest po prostu trochę inaczej to jest zrobione i w tym momencie jak proces ten ginie, to jest od razu usuwany i nie ma problemów, tak. I to B' jakoś tam innymi drogami przechodzi. Ja się domyślam, że w Linuxie to jest zrobione podobnie, ale nie wiem jak dokładnie. Aha, bo ona jest jakoś tam inaczej trzymana, że jest kopiowane. Że jakby nie trzymamy tutaj struktur, tylko jakby trzymamy wskaźniki na strukturkę. I po prostu jak to usuniemy, jak trzymamy tylko wskaźniki, no to być może tak. Nieważne, tak. To są ciekawe detale i to jest tak, że ja to powinienem w końcu tak wsiąść i dobrze przejrzeć, bo musimy to w końcu dobrze zrobić w Mimikerze, prawda? Bo na razie nie jest dobrze zrobione. Tak. Ale pocieszę was, 3 osoby wchodziły w to i 3 osoby umarły.
więc to jest wyzwanie, tak? Mój panie, zaprasza pan do projektu, tak? Znaczy, jak ktoś lubi wyzwania, no nie, no teraz jest tak, że ja to dużo lepiej rozumiem, więc byłbym w stanie to dużo lepiej poprowadzić, ale jeszcze mam, jeszcze parę neuronów mi się nie zetknęło do końca i muszę je tam popieścić w pewnym momencie, żeby w końcu się zetknęło. Dobra, posłuchajcie, to jest jeszcze jedna kwestia. Przejdźmy do tych drugich spraw. Tutaj są te drugie slajdy, które pokazują te wszystkie rzeczy, o których wam mówiłem, więc możecie sobie przejrzeć. Natomiast my dochodzimy do tej sytuacji. Dochodzimy do tej sytuacji. I o co tutaj chodzi? Jaki jest problem? Problem jest taki, że mamy strony anonimowe, tak? Tworzą się nam strony anonimowe, które nie są współdzielone, które mogą należeć do wielu różnych. Tak, to znaczy się mamy tutaj jakieś strony. One należą do jednego VM aria structa i są tam jakoś mapowane w tym naszym V4. Tak? No wiadomo, no mamy po prostu jakiś obszar pamięci anonimowej, prywatnie zmapowany. Należy. To teraz jak się zaczniemy forkować, to mamy taką sytuację. Pyk, pyk, pyk. Prawda? Mamy pyk, 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 to znaczy się mamy teraz, uprośmy sobie to do jednej strony, tak? Zapomnijmy, nie będę rysować, prawda? Ale zapomnijmy, że te strony dwie istnieją, rozpatrzmy tylko jedną stronę, którą należy do tego VM-a. No bo to oni mówią, że można to zrobić w ten sposób, tak? To znaczy się, można to zrobić w taki sposób, że i być może to jest rozwiązanie, którego jeszcze nie rozumiem, które oni proponują, tak? Że teraz każdy VMA poprzez VMMMA i PGD odnosi się do swojej tablicy stron. Tak? To i to należy do osobnych procesów. Co prawda to powiedzmy, że to powstało w wyniku forka, tak? Że VMA to są kolejne instancje, to są kolejne przezrocza z kolejnych. A czemu one wskazują na siebie nawzajem? Co? To jest ciekawe. Spokojnie, to będzie rozwiązanie. Ponieważ chyba chcemy po prostu wprowadzić jakiś jeden dodatkowy obiekt, który nam, na razie powiedzmy, że tych jeszcze nie ma. Chcemy po prostu wprowadzić jeden dodatkowy obiekt i ten obiekt będzie wyrażał koncepcję przechowywania stron anonimowych. Bo popatrzcie, my potrafimy. My mamy ten nasz adres space i w tym adres space trzymamy strony pamięci nazwanej. Mapfile, tak? A nie mamy żadnego obiektu, który przechowuje strony pamięci anonimowej. Więc wypadałoby stworzyć jakiś obiekt, który przechowuje te strony pamięci anonimowej. Przydałaby się jakaś kreatywna nazwa. No, VMAnon albo Anon VMA, prawda? Że to jest ten fragment. No więc, co oni tutaj mówią? Da, oni mówią tak, że there will be multiple page tables pointing to the same anonymous pages. And a single VMA pointer will no longer be adequate. The new structure on the VMA takes care of that. No i teraz, o co tutaj chodzi? Po co my potrzebujemy przede wszystkim Anon VMA? Potrzebujemy go z jednej takiej w miarę prostej przyczyny. Ale zaraz być może mnie oświeci i przyda się do tego, do czegoś jeszcze. Pamiętacie, jak mówiłem, że trzeba umieć odebrać stronę każdemu procesowi? Tak. To jak odebrać stronę pamięci plikowej współdzielonej?
No to patrzymy w address space, patrzymy w tej strukturze, kto daną. Kto daną stronę ma? Kto daną stronę używa? Bo tutaj będziemy mieli odnośnik z tego address space'a, będziemy mieli odnośnik do wszystkich VM area structów, które zawierają tą stronę, czyli do wszystkich procesów, do wszystkich mapowań tego pliku. Mhm. Więc jak będziemy próbować odebrać tą stronę, to po prostu sobie przelecimy po VM area structach i jakoś tam, korzystając z VMMM-a, pousuwamy tu z tablic stron poszczególnych procesów i będzie dobrze. Tak? No to fajnie, ale jak zrobić analogiczny meg dla stron pamięci anonimowej, które trzeba wyrzucić do swapu? Oj. No zauważcie, że możemy mieć taki problem. Możemy mieć jakąś taką sekcję, jedną stronę anonimową, która należy do wielu procesów. Możemy tak mieć? Możemy to mieć. No to trzeba by było znaleźć wszystkie procesy, które mają tego VM structa, który zawiera tą stronę. Najłatwiej by było wykorzystać do tego tą strukturę page, ale tam zapewne się już to nie zmieści. No nie zmieści się, poza tym nie wszystkie strony są anonimowe w systemie. Więc czemu ponosić koszt i do page'a dodawać, rozszerzać tego page'a o tą anonimowość, znaczy jak gdyby była Unia, to może by tam weszło, prawda, ale okazuje się, że nie wchodzi. Więc tworzymy, i tutaj patrzcie, co się ciekawego. Podobno dla każdej strony anonimowej tworzymy taką rzecz. To. Anonimowe. Dla każdej strony. Ona opisuje, z tego co rozumiem, ona opisuje dokładnie jedną stronę. Dokładnie jedną stronę. Oczywiście ta strona może być zmapowana w wielu przestrzeniach adresowych. Tak? I to, że ona jest zmapowana w wielu przestrzeniach adresowych, jest reprezentowana przez ten koncept. Że tu mamy VM area struct. Tak? To oznacza, że to jest w jakichś tam segmentach, w wielu tych segmentach, w różnych przestrzeniach adresowych ta strona zrobiona. Więc ta Anon VMA, ona nawija na listę wszystkie VM area structy, do których należy. To już nieźle, bo jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie przestrzenie adresowe, do których należy ta strona. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, dla każdego VM area structy mamy VMMMA, mamy LMstructa, mamy PGD, mamy deskryptor strony, więc jesteśmy w stanie tutaj wyzerować bitvalid, tutaj wyzerować bitvalid, jesteśmy w stanie to odpiąć od wszystkich przestrzeni adresowych. To jest ten page deskryptor, który opisuje, to jest troszeczkę mylące, prawda? Bo ten page deskryptor tutaj może być inny tutaj. Zresztą widzicie, że macie narysowane tu wyżej, a tu niżej. To nie musi być ten. Znaczy to jest ten sam page deskryptor, no, tę samą wartość, bo jest ten sam numer strony. Tak? Ale to jest tutaj, a w takim mapowaniu to może być gdzieś indziej. Znaczy to tak czy siak, to jest ta sama strona fizyczna, tylko zmapowana w dwóch różnych przestrzeniach. To trochę rozrzutnie, na każdą stronę anonimową musimy. Ja myślę, że to jest jakoś optymalizowane. Właśnie w NetBSD jest to zrobione tak, że oni mają specjalną, taką skompresowaną strukturę danych, która to opisuje. Ja się domyślam, że w Linuxie to jest jakoś rozsądnie zrobione, tylko ja się po prostu na razie nie byłem. Nie ma opisu tego w książkach, ja nie byłem w stanie się do tego też dogryźć samemu. A? Do tego nie byłem się w stanie dogryźć i do tego przesłaniania, jak to przesłanianie jest robione. Tak? Bo tutaj chyba jest tak, że rzeczywiście oni mają jakiś szereg jakichś łańcuchów, a nie wiem, i ja jeszcze nie wiem, co chodzi. Dobra, posłuchajcie, mi się wydaje, że ja pokryłem wszystko, co tutaj jestem w stanie pokryć rzeczowo. Tak, że to sobie omówiliśmy. No, wiadomo jak działa. Ja to już wam mówiłem, że on wykonuje tą strukturę.
ExecV też prosto działa. ExecV po prostu całą tą strukturę nmap składającą się z VM Aria Struct, on ją wyrzuca do śmieci. Następnie bierze elfa, parsuje nagłówki programów i z nagłówków programów tworzy nowe VM Aria Structy, tworzy stos, na stos wrzuca argumenty programu. No wiadomo, że on jak niszczy przestrzeń adresową, to jeszcze musi sobie na bok skopiować te argumenty i środowisko, tak? Ale jak tworzy nową przestrzeń adresową, aha, tam jest taki myk, że w pewnym momencie jak jest execv, to są dwie przestrzenie adresowe. Jest stara, jakby coś nie wyszło, tak? I jest ta nowa, która jest w trakcie konstrukcji. I dopiero jak skonstruujemy nową przestrzeń adresową, to wymieniamy ją, a tą starą niszczymy. Tak, to też jest taka rzecz. Jeżeli chodzi o execv, to jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. W systemach BSD to się nazywa Image Activators. Image to jest takie pojęcie odnoszące się do obrazu procesu. Czyli to jest metoda konstrukcji nowej przestrzeni adresowej. I mamy różne implementacje dla elfów. Dlaczego? Dlatego, że na przykład FreeBSD jest w stanie wystartować binarki linuxowe. Ale i te binarki linuxowe troszeczkę inaczej wyglądają, więc on ma innego rodzaju wczytywajki do elfów. Jak zobaczy, że ten elf jest linuxowy, to ma inną wczytywajkę. I ta wczytywajka robi taką śmieszną rzecz, że ona po prostu troszeczkę inaczej tworzy przestrzeń adresową niż standardowego procesu FreeBSD-owego. W szczególności, co jest ciekawe, podczepia inną tablicę syscalli dla takiego procesu. Bo można, prawda? Bo każdemu procesowi można dać inną tablicę syscalli. Czemu nie? No, to przecież to jest tylko wektor funkcji. Teoretycznie można by było do tego procesu załadować nawet binarkę Windowsową, tak, gdyby stworzyć odpowiednie środowisko wykonania i tłumaczyć wszystkie wywołania systemowe Windowsa do wywołań systemowych Unixowych. No, akurat jest to taki problem, że... Nie, tam jest tam. Nie, na pewno nie. Ale z tym jest taki problem, że jakby to jakie są dokładnie syskole Windowsowe jest zamknięte. Ja chyba tutaj troszeczkę przesadzam i troszeczkę za mocno bajdurzę. To chyba jest bardziej skomplikowane tak, przypadko. O ile to między systemami Unixowymi można kombinować, to chyba z Windowsem są zbyt duże problemy, żeby to ogarnąć. A tutaj widzicie znajomy obrazek, to jest ważne, jak ktoś widział ten obrazek. Ale porozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tak naprawdę troszeczkę zaniedbałem tą rzecz, a warto mi było o niej wspomnieć. Nmap to jest bardzo ciekawe wywołanie systemowe razem z mnmapem, bo one mogą robić bardzo nieoczywiste rzeczy. I to też jest ciekawe. Co się dzieje? Popatrzcie, że jeżeli mamy mmapa, który zmapował nam taki obszar pamięci, to mogę sobie zawołać drugiego mmapa, wskazać mu bezpośrednio adres i powiedzieć coś takiego. Prawda? Mogę coś takiego zrobić. Jeżeli mam taki obszar, to mnmapem mogę zrobić to. Czyli zrobić dziurę w zmapowanym obszarze. I teraz mi się automatycznie tworzy nowy segment tutaj. Mhm. Tak? Jeśli na przykład bym wziął pamięć anonimową z uprawnieniami RW i utworzyłbym nowy kawałek pamięci anonimowej tutaj z RW, to co? No, jedna pamięć. To można je połączyć. Okay, ale w ogóle... Dla plików już nie. Dla plików już nie, bo może być inny offset. Ale gdyby się akurat zgadzało, że tutaj jest offset, kończy się na offsetie X, a ten drugi fragment zaczyna się na offsetie X, pochodzi z tego samego filmu i tak dalej, i wszystko jest dokładnie takie samo, to też można zlepczować. Tak? Więc widać, że będzie jeszcze jakiś szereg, duży szereg funkcji, które się potrafią opiekować przestrzenią adresową
i potrafią robić coś na poczet tych wszystkich ML mapów, protektów i tak dalej, i będą odpowiednio tą tablicę segmentów, będą te VMware abstrakty potrafiły merge'ować, splitować, robić w nich dziury, cuda nie widzę. Ale ten pierwszy przykład, który pan narysował, tutaj drugi od góry, tak? No to chyba, czy my możemy tak zrobić? Możemy. A to nie jest tak, że tam ten adres, który podajemy w mmapie, to jest taki tylko hint i on może to swoim ignorować? Może. Może, może, ale, ale jak się przyjrzysz implementacji, to on robi to tylko dla wybranych fragmentów przestrzeni. Okay. A w innych się już słucha. Tak? Więc jak najbardziej możesz sobie przesłonić. Tak, możesz sobie przesłonić. Tak, przynajmniej w tej środkowej części tutaj można takie rzeczy robić. Takiej przestrzeni on tego nie robi, w sensie... Nie robi tego tutaj i nie robi tego tutaj. Aha. Tamte specjalnie traktuje, te obszary. Tak, on specjalnie traktuje, dlatego że zauważ, że tutaj mieliśmy start, end, no tak. Text, data, BSS i on nie lubi dla tych rzeczy takich chocków, klocków robić. Tak? Tak, bo te rzeczy są ustawiane. Te rzeczy widzicie, przez co są ustawiane? Przez execd. Przez execd. Jak jest tworzona nowa przestrzeń adresowa z pliku wykonywanego? Mówiliśmy wcześniej o tym, że 108 do i zastanawiam się, czy on jest tam zalokowany już na start, a jakim rozmiarze, czy... Nie. Jest implementacja, która jak widzi flagę VM Grows Down, to page fault do strony bezpośrednio pod nie generuje SIGSEQL-a, tylko jest włączany do tego obszaru i ten obszar dostaje informacje o PageFaultie i potrafi się wydłużyć. Co ciekawe, gdybyśmy się jeszcze wrócili do implementacji VMware abstraktu, zróbmy tak. No właśnie, tutaj widzicie, że są te Anon VMA, Anon VMA Chain. Przepraszam, nie wiem, czego to dokładnie służy. Tak jeszcze dla mnie nie jest do końca jasne, czy... może sobie przyjrzyjmy się temu Anon VMA. My otworzymy jeszcze jedną zakładkę i albo ten X-Array zrecyklujmy. Aha, albo tak po prostu. Tak, to jest reverse map. To jest reverse map, bo na podstawie stron jesteśmy w stanie wyznaczyć wszystkie przestrzenie adresowe. No i właśnie, tutaj są jakieś takie rzeczy, że root, co by wskazywało, że to jest ten najbardziej wysunięty na prawo. Mamy parenta, czyli nasz poprzednik w tym łańcuchu. Znaczy to by się zgadzało, że to może być łańcuch. Tak, tych anonów dla danej strony. Także to są, de facto to są pojedyncze, że to reprezentuje kalkę, znaczy to przezrocze dla pojedynczej strony. Te przezrocze mogą tworzyć drzewa, dlatego to jest... Tak, one mogą tworzyć drzewa. Tak. Nie, to jest strasznie skomplikowane, tak? O, jeszcze nie byli, ała. Czy mamy tu coś jeszcze? Nie patrzymy tutaj dalej, bo od tego może się nie zastanowić. Niezdrowe to jest. Okej, okay, to przyjrzymy się w takim razie jeszcze VMware abstraktowi. Tak, wróćmy do niego. Patrzcie, co tu jest. Ciekawe. Zobaczmy sobie VMware abstrakt. Co to jest? O, macie opisane, prawda? Ale popatrzcie, co to jest ciekawego dzieje. O właśnie, close, call on VMA z being removed. Czyli popatrzcie, to są jakieś takie funkcje, które w zależności od tego, czym ten region jest, to można wołać takie jakby abstrakcje. To można powiedzieć, że to jest część programu stronicującego, czy procedur stronicujących. Dlatego, że w zależności od tego tam... czym dokładnie jest ten fragment pamięci, takie te funkcje będą dobrane. Ile jest implementacji, szczerze mówiąc, nie przeglądałem. Tak, ale macie na przykład folda, tak? Że folda.
I huge portal, no to dla dużych stron, prawda? Albo dla potężnych folków. Albo dla potężnych folków, tak? BFM, page frame, number, make, right view, tak? Czyli to jest pewnie gdzieś przy forku wykorzystywane. Jak musimy, czy po forku, jak mamy kopy on righta, tak? To jak od kopy, jak odridnąć tą stronę, tak? I uczynić ją i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy szereg takich funkcji, które służą do tego, żeby zarządzać tym, tak? Mieliśmy tam jeszcze mProtect, no to wiadomo, co to jest mProtect, widzieliśmy do góry. Czy możemy to zeskitować? Jest wywołanie w Linuxie, no nie jest standardowo, to się nazywa remap, możemy sobie przenieść w jakieś inne miejsce, ten region pamięci zmapowany. No open to jest, jak potrzebujemy otworzyć, to znaczy, czy pewnie jak to jest skojarzone z klinikiem, to możemy to otworzyć. Analogiczny, nie wiem czy analogiczny, ale inny jest w address space. Popatrzmy na address space'a i tam też jest zestaw wskaźniczków, które lądują gdzieś tam w głębokości tego. Jest address space operation. Mhm. No. Address space operation, tak? No i tutaj patrzę, że mam wczytaj stronę do pamięci, wypisz stronę z pamięci, tak? Jakieś read ahead, bla bla bla. I tutaj jakieś rzeczy już związane z. To jest chyba z systemem BIP, to jest block map. A block map to jest mapowanie bloków na. Nie patrzę. To jest z ekstra dwójki, trójki, czwórki. Great page. No to są wszystkie dziwne rzeczy, prawda, związane z zarządzaniem tym plikiem. Tak? A ten plik to może być zarówno plik zwykły, jak i partycja. Widzimy też, że niektóre pliki mogą być. Mogą służyć ze sobą. I mają takie dziwne rzeczy. Związane ze słupami. Tak? No dobra, to tyle. To znaczy się, żeby mieć pożytek z tej wiedzy, to trzeba by było jeszcze przejść do bufora stron. Bo jak już przechodzimy do bufora stron, to gdzieś będzie nachodziło na sterowniki urządzeń blokowych. Tak, to z tą wiedzą już można zacząć się wyciągać noże i zacząć się bić ze sterownikami urządzeń blokowych. Tak, no bo my musimy to wszystko, my musimy sporo wiedzieć, przynajmniej bardzo dużo trzeba wiedzieć na temat address space'a, żeby się zabierać za sterowniki urządzeń blokowych, no bo te sterowniki urządzeń blokowych, to one muszą implementować ten interfejs. Prawda? Bo one są mmapowe. Można je zmmapować. Jak można je zmmapować, to one muszą wystawiać address space, te sterowniki. Więc trzeba by było cały tamten interfejs rozumieć. No właśnie, prawda? No właśnie, więc to może być trochę ciężkie. Dobra, to ja bym powiedział, że to chyba jest na tyle, ile jestem w stanie sensownie poopowiadać wam o pamięci, o obsłudze pamięci wirtualnej, więc gdyby się wydawało, że temat jest... Tak, a my tutaj nigdzie nic nie powiedzieliśmy jeszcze o PageFault'cie, no bo że PageFault to musi coś ciekawego zrobić, musi jakoś te strony tam, prawda, pomieszać, znaleźć te anonimo, tam, prawda, przejrzeć przez te wszystkie kalki, prawda, znaleźć tą odpowiednią stronę, albo się sekwolcić, albo się nie sekwolcić, albo no, tam jeszcze jest cyrk, prawda, implementacja, znaczy to, gdzie w jądro wchodzi PageFault, to jest przerażające, gdyby chcieli próbować to dokładnie, szczegółowo przejrzeć, to jest jakaś cała chmura, bo to może wejść w dowolny sterownik urządzenia blokowego, tak, w cały podsystem pamięci wirtualnej, może przejść w page cache, może pójść do systemu plików, prawda, więc głębokość tego podsystemu jest porażająca. I to co jest jakby niewygodne z punktu widzenia opowiadania o tym, czy implementacji, a w szczególności implementacji, że to nachodzi się na wiele podsystemów. To wszystko, co jest wszystko, co wygląda jak plik, będzie miało coś będzie w jakiś sposób powiązane z tym. I wszystko, co wygląda jak pamięć jest zmapowana, to też.
ciężki. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jeden z cięższych tematów. Znaczy się, wydaje mi się, że ten poprzedni o tej przestrzeni adresowej jądra i zarządzania nim, to był taki lekkie, łatwe, proste i przyjemne. A tutaj też rzeczywiście prześliznęliśmy tylko po tym temacie, żeby zdać sobie sprawę, jak to może być przerażające pod spodem. Tak? No ale dobra, no, mam nadzieję, że coś ciekawego się dzisiaj dowiedzieliście. Więc kończymy przynajmniej tą część, ale już skończmy to nagranie, tak?